Lider Polski 2050, trzecia droga, przyszły marszałek Sejmu? Sejm zdecyduje, 13. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór. Sejm trzeba zmienić. Ja nie wiem, czy to ja będę miał zaszczyt tę odpowiedzialność wziąć na siebie, ale Sejm trzeba też symbolicznie otworzyć po czasach PiSu. Trzeba go przewietrzyć, trzeba tam wpuścić ludzi. Demokracja wróci na wiejską, uwolnić dziennikarzy. Tak, spotykać się z ludźmi. To musi być fajne miejsce dobrych spotkań i ucierania kompromisu. No dobrze, ale tak zupełnie serio. Pan byłby osobą, która byłaby w stanie takie nowe standardy przywrócić do prac Sejmu? To nie będzie łatwa kadencja, natomiast na pewno tutaj potrzeba zupełnie nowego ducha, zupełnie nowego myślenia, takiego DNA obywatelskiego w polityce. Ja myślę, że to jest specjalność całego ruchu Polska 2050. Dalibyśmy sobie, bo to zawsze jest praca zespołowa, z tym bez problemu radę i mielibyśmy dużo radości z tej pracy, mówię ja i moi współpracownicy, no bo tu przecież tu nigdy w takiej polityce nie chodzi o jedną osobę. Natomiast kto będzie marszałkiem Sejmu, kto będzie marszałkiem Senatu, kto będzie premierem, już wiemy, natomiast kto będzie zajmował te kierownicze funkcje w państwie, to zdecydujemy wspólnie i to będzie wspólna decyzja. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji innej niż to, że jeżeli miałoby tak być, to jestem wspólnym kandydatem wszystkich tych ugrupowań na marszałka Sejmu. Tak się mamy dogadać, tak? To nie jest dogadane. Jest bardzo delikatny i złożony proces, który wymaga czasu, wymaga namysłu, dlatego że my się musimy podzielić pracą i odpowiedzialnością w konkretny sposób. To nie jest siedzenie przy stole i szarpanie się, a ja chcę ten stołek, a ja chcę inny stołek. Tylko to jest wzięcie odpowiedzialności za państwo i podzielenie się pracą tak, żeby każdy wniósł to, co ma najlepszego. To wymaga czasu. Ja nie wiem, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie za tydzień. Natomiast wiem, że pracuje też już drugi zespół nad umową koalicyjną. Tak zwanych. Tak, i tam to wszystko bardzo też obiecująco przebiega, natomiast no, słuchajcie, no, procesy wymagają czasu. Dogadanie się w dużych ugrupowań politycznych po 8 latach takiego bezhołowia i dramatów, jakie oglądaliśmy na polskiej scenie politycznej, zaplanowanie tej roboty tak, żeby od 13 ta maszyna ruszyła i była nie do zatrzymania, dając ludziom nadzieję i wprowadzając realne zmiany, to nie może zająć 24 godzin. Sama się spotkałam w dyskusjach, że pan jako osoba, która nie ma w ogóle doświadczenia parlamentarnego, no to tak dziwnie trochę na marszałka Sejmu. Wie pani, co pani im odpowie? No to odpowiem, że znam marszałków Sejmu, którzy mieli bardzo długie doświadczenie parlamentarne i niestety nic dobrego dla polskiego parlamentaryzmu z tego nie wynikło. Marszałek Sejmu jest od tego, żeby zaprogramować tę maszynę, żeby psucie Polski się zaczęło od parlamentu. I ono się musi od parlamentu z powrotem, Polska się musi naprawiać od parlamentu. Bo to tamte standardy były gwałcone jeden po drugim i skończyliśmy z takim rządem i skończyliśmy z taką paradyktaturą. Więc tam jest bardzo ważne miejsce, natomiast jeżeli chce mnie pani, wierzę, że nie, odpytać z procedury sejmowej, to nie. Jestem zawsze gotów. Natomiast Sejm to jest praca zespołowa, tam zawsze ma się ludzi, którzy pomagają z biura posiedzeń Sejmu, z kancelarii Sejmu. To jest cała maszyna, która będzie zapewniam działała jak dobrze naoliwiona.